z tej strony i witam was w nowym update'cie związanym z Team Fortress 2, oczywiście Meet Your Match, o którym wiemy już od dwóch dni i który zresztą też jest dwudniowy. W pierwszym dniu został nam przedstawiony, mówiąc krótko, tryb competitive, o którym już mówiłem w moim wcześniejszym materiale. Jednakże dzisiaj przyjrzymy się już dokładniej temu update'owi, tak jak to mam w zwyczaju robić, oraz przejdziemy również do dnia drugiego, a na koniec, jeżeli jeszcze czas pozwoli, to zajdziemy na sekundkę dosłownie do gry. Tak więc zacznijmy może od sprawdzenia, co tak naprawdę ten update ma dla nas naszykowane. I jak widzicie, na sam początek świetna grafika związana właśnie z meczem, z meczami w TF-ie, gdzie walka będzie zacięta zapewne. No i cóż, zobaczmy, co my mamy tam dalej. A tak, oczywiście. Bo jak to bywa, kiedy coś dużego się dzieje, kiedy coś dużego się dzieje, zawsze musi być związane z tym jakiś filmik. Co prawda filmik Meet Your Match nie jest jakoś super długi, nie jest jakoś super ciekawy, ale ważne, że jest dołączony, gest liczy się jak najbardziej według mnie. Fajny, spoko, przedstawia bardzo krótko samą intencję tego matchmakingu, że jest drużyna wygrana, drużyna przegrana i na to stawia Valve, że teraz będzie jeden zwycięzca, jeden przegrany. A co za tym idzie, competitive mode, który był testowany przez ostatnie parę dobrych miesięcy, wychodzi z bety w końcu. I teraz już każdy, kto, co ciekawe, będzie musiał i tak zakupić do niego dostęp, będzie mógł w końcu w niego grać. O tym za chwilkę powiem. Generalnie też, jeżeli ktoś by się nie spodziewał, to casual mod też dostał troszkę dodatków, tak? W sensie teraz casualowe gry już nie będą tak bardzo randomowe, jak były do tej pory. Teraz będziemy dopasowywani na podstawie tego, co mówi nasz level, tak? Czyli każdy z nas będzie mógł sobie levelować swoją postać, swoje konto, jakkolwiek to nazwać. I na podstawie tego levelu będziemy dopasowywani do graczy, którzy mają podobny level, którzy teoretycznie przedstawiają też podobny poziom trudności, jeżeli chodzi o grę z nimi. No cóż, zobaczymy, jak mnie wysoko uda się wylevelować. Mam nadzieję, że na casualowym akurat modzie uda mi się bardzo wysoko zajść, ponieważ powiem szczerze, nie będę jakoś specjalnie przykuty do tego competitive'a. Na pewno jeszcze wiele razy zawitam na casuala, chociażby zobaczyć, jak to wygląda na początku, tak? Żeby troszkę rangę sobie nabić. No zobaczymy. Ale na pewno z casuala też na pewno nie zrezygnuję, a na competitive'a raczej właśnie będę tak gościnnie zaglądał. No ale to jest oczywiście to, co ja mam zamiar zrobić. Poza tym nowe mapy. Nowe, stare mapy w sumie można by było powiedzieć, ponieważ Sunshine, Metalworks i Sniffwater wszystkie osobiście mnie są bardzo dobrze znane, gdyż wszystkie te mapy, jak możecie zgadnąć, były grane na turniejach competitive w TF-ie już od dawna, naprawdę. Sunshine i Sniffwater w szczególności. Metalworks troszkę później chyba doszła, albo przynajmniej nie była jakoś tak popularna, ale mimo wszystko widzieć je oficjalnie już jako część TF-a to jest naprawdę miła rzecz. I na pewno cieszy mnie ten dodatek w postaci trzech nowych map. Na pewno na jakieś sobie zagramy. Poza tym Pastime, no kto by mógł zapomnieć o tym tak bardzo zapomnianym modzie, jakim jest Pastime. Czyli, jak to ja nazwałem, gra wręczną, czy tam wrakby, jakkolwiek by tego nie nazwać, w TF-ie, gdzie przerzucany jest jackpot między jednym końcem mapy a drugim, pomiędzy graczami oczywiście. Dodatkowo dwa osiągnięcia z tym związane, z czego, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na ich temat, no to wiadomo, opis zawsze tych osiągnięć będzie użyteczny. Jak sobie zerkniecie na listę na swoich profilach, to nie ma problemu. Co do tego faktu, że Pastime wychodzi z bety, no ja bym powiedział, mój komentarz będzie następujący. Nareszcie! Ponieważ Pastime chyba istnieje w TF-ie od jakieś półtora roku? Co najmniej roku mi się zdaje, to tu nie chcę przeginać, ale co najmniej rok Pastime już jest znany TF-owi i wydaje mi się, że to jest najwyższy czas, żeby ten mod w końcu wyszedł z bety. Zresztą i tak czekamy na to, żeby dwie mapy, bodajże Cactus Canyon i Asteroid, żeby one też w końcu wyszły z bety. To są prawdopodobnie chyba najdłużej robione mapy, jakie kiedykolwiek świat słyszał. No nic. Dlatego wydaje mi się, że jeden czy dwa materiały z TF-a moje najbliższe również zostaną poświęcone Pastime'owi. No i na koniec pierwszego dnia kolejna grafika przedstawiająca zwycięski team. Z jakiegoś powodu to znowu są czerwoni. Nie mnie oceniać. W każdym razie wydaje mi się to bardzo fajnie i ciekawie zrobione.
Dlatego przejdźmy do dnia drugiego, który jest jeszcze ciekawszy. Mianowicie, matchmaking został zastąpiony wojną. A przynajmniej nie tyle zastąpiony, co dorzucona jest do niego wojna między Heavim a Pyro. I to jest chyba coś, czego nikt się nie spodziewał przez długi czas. Ludzie mówili, o, będzie jakaś wojna, spy engineer i tak dalej i w ogóle. A tu proszę, Heavy i Pyro. To, że wojna to spoko, ponieważ, szczerze mówiąc, jak była ta pierwsza wojna, Soldier kontra Demoman, to ja wtedy... A, i potem jeszcze była wojna szpieg kontra snajper, to ja w tych wojnach jeszcze nie brałem udziału. Czyli generalnie one miały miejsce wcześniej, zanim ja jeszcze w TF-a grałem. I to jest tak moja pierwsza wojna w sumie, na której będę miał prawo uczestniczyć, tak? I zaraz objaśnię, zasady, jakie rządzą się tą wojną. Zresztą, które są świetnie przedstawione w komiksie, którego nie mogło zabraknąć w tymże update'cie, dlatego może zamiast przeglądać go, po prostu pozwolę wam to zrobić. Ja powiem wam od razu, że komiks jest narysowany bardzo ładnie. Mi się bardzo podoba sposób, w jaki on jest narysowany. Chyba artystę trochę zmienili. W każdym razie na pewno będzie co tutaj czytać i co oglądać. Wyjaśnione jest tu świetnie, o co chodzi. Co prawda, motyw taki znikąd wzięty. To jest sobie rzecz, która TF-owi towarzyszy od zawsze, czyli motyw na update bierze się znikąd, bo Valve ma pomysł i chce go zrealizować, więc wymyśla jakiś motyw, który jest w ogóle poza tą główną, poza głównym motywem TF-a. No prawdopodobnie to jest też taka świetna odskocznia, co prawda od tej głównej, tego głównego nurtu historii TF-a, który nie może się doczekać swojej kontynuacji z jakiegoś powodu, bo oczywiście Valve czeka nie wiadomo na co. Znaczy nie tyle czeka, co po prostu wszystkie swoje siły pakuje w wirtualną rzeczywistość, zamiast opłacić grafików, żeby mogli jeszcze dwie części komiksu zrobić, no ale cóż. W każdym razie komiks oczywiście świetnie zrobiony. Wiecie co? Chwilka. I jak możecie już widzieć na załączonym obrazku, taunty zostały przedstawione dnia drugiego, czyli Baloni Bouncer, czyli Carlton, czyli Disco Fever i jeszcze Fubar Fanfare. I generalnie z tych czterech tauntów mi się podoba na pewno żołnierzowska. Na pewno podoba mi się żołnierzowska i Pyro mi się podoba. Scout to taki... Scout tańczy tak strasznie połamaniec. To jest taki taniec połamaniec według mnie. A Spy, no jakoś tak... Nie no, spoko, tylko mnie tam do gustu jakoś tak bardzo nie przybył, jakkolwiek nazwać to. Na pewno bardziej już wolę żołnierza grającego na Puzonie, czy Pyro jeżdżącego na Balonicornie, bo te dwie rzeczy przynajmniej jakoś współgrają ze sobą. No tak przynajmniej jest moje odczucie. Poza tym Valve postanowiło powiedzieć wszystkim, że hej, nie zapomnieliśmy o tych, którzy dopiero grać zaczynają w TF-a i dlatego mają dla nich te paczki, starter paki, starter class paki dokładnie, czyli jak ktoś zaczyna z was dopiero grać w TF-a, to Valve oczywiście zachęca go do zakupienia takiego starter paku, a taki starter pak zawiera wszystkie, albo przynajmniej większość broni dla danej klasy, czyli jak widzicie tutaj na załączonym obrazku mamy starter pack Demomana, oznacza to, że wszystko co tam znajduje się to będą głównie bronie Demomana, to będą broni najzwyklejszej jakości, nie wiem nawet czy są uncraftable, czy zwykłej, nie mam pojęcia, tego wam nie powiem, bo nie jestem tutaj w temacie, wydaje mi się, że są uncraftable, zresztą to nie jest istotne, ponieważ faktem jest to, że Valve daje wam zestaw broni za darmo na start i nie musicie się martwić o ich dropienie. Co prawda taki starter pack już istniał w TF-ie, ale chodzi teraz głównie o to, że oni troszkę je poprawili, tak? Dodali tam nowe bronie, które wyszły przez parę ostatnich lat, bo te starter paki to jest naprawdę stara rzecz. I dodatkowo jeszcze są one na promocji, bo normalnie te starter paki są dość drogie, a teraz to one kosztują tam chyba też parę euro mimo wszystko, wydaje mi się, więc no generalnie nie jest to i tak byle jaka inwestycja. No ale to ja osobiście nie wiem, ja bym tego nie kupował, no ale no, ludzie pewnie i tak będą to kupować, bo oprócz tego, obok tego też zresztą, Killers Class Crates konkretnie. I to oznacza, że to są po prostu klucze z grafikami skrzynek, ponieważ kosztują tyle co klucze, a bariera jaka jest związana z tymi skrzyniami jest taka, że to co z niej można dropnąć to jest czapka. To może być dowolna czapka z tego co tutaj pisze. Feeling lucky, buy a Killers class crate and get a random cosmetic item for that class. Generalnie oznacza to, że dostajemy kompletnie losowy kosmetyk dla danej klasy i
Tutaj bajera jest taka, że ten kosmetyk może być zarówno strange, jak i unusual. I jeżeli ktoś z was zajmuje się handlem, to domyśli się, że oznacza to, że teraz chyba każda czapka w TF-ie jest jakości strange, co jest dla kolekcjonerów strange, którym ja już nie jestem, bardzo ciekawą wiadomością. Nie powiem, że dobrą, ponieważ z mojej perspektywy jako ewentualnego kolekcjonera to by była... No, mieszane, ja bym miał mieszane z tym uczucia, ponieważ zakupienie tych wszystkich Strange'ów byłoby bardzo kosztowne. Ponieważ ja już tak z ciekawości sprawdziłem, jak krążą, po ile krążą te przedmioty na markecie i tak widziałem 20-30 euro, a w porywach jakiś ktoś chciał za Coffin Kita dla Pyro na plecy ponad 300. Jeżeli się nie mylę. Za Strange'a oczywiście, więc to jest trochę przegięcie według mnie, bo ja rozumiem, jakby był unusual, ale nie był, więc... Jestem ciekaw, czy można też dropnąć unusuala jakiejkolwiek czapki z tej skrzynki. Wątpię, ale no... Opis tego nie wyklucza. Poza tym, The Perfect Strange Great, czyli skrzyneczka numer 103, którą, powiem wam, że ja już miałem okazję nawet dropnąć. Po prostu wbiłem do menu, patrzę, o, skrzynka 103. I jak ktoś z was jest ciekaw, ile ona kosztuje, to w obecnej chwili ponad 1 euro. Czyli generalnie od Valve dostałem za darmo ponad 1 euro na dzień dobry dla tego update. Tak więc dzięki Valve, ponieważ ja stwierdziłem, że ją sprzedam, nie będę jej otwierał. I ona zawiera głównie nowe Strange, których do tej pory nie było. No i oprócz tego wszystkiego mamy nowy widok broni, co jest ciekawym featurem, godnym przetestowania. I miejmy nadzieję, że nie będzie to jakoś zbugowane, ponieważ mi się to kojarzy z tym modelem. Nie wiem, czy nie pamiętam tej komendy akurat, ale jest komenda, która pozwala widzieć na z perspektywy pierwszej osoby, ale z perspektywy modelu, czyli nie mamy udawanego modelu, tak jak na tym obrazku, tylko model naszej broni pochodzi z modelu, którym gramy, tej postaci, tak, czyli jest to bardzo ruchliwe, bardzo takie zbugowane, bym powiedział. Mam nadzieję, że to jeszcze na trochę innych zasadach się dzieje, no zobaczymy. Generalnie jest jeszcze drobny feature związany z tym, że teraz jak najedziemy na jakiś przedmiot, który jest na liście, w jakiejś skrzynce, to zobaczymy jego obrazek. Spoko rzecz, drobnostka, dodatkowo przypomnienie, że kupując jedno z gier, no tutaj jest wymieniona, dostajemy zestaw takich oto, według mnie, nie za ciekawych czapek, no ale jak ktoś lubi, to dlaczego nie? No i do tego Meteor Match Update Notes, czyli coś, co prawdopodobnie polecam każdemu z was przeczytać z osobna, ponieważ ja nie będę tutaj wszystkiego po kolei zaglądał, ale tak, na pewno zwrócicie uwagę na zmienione menu, ponieważ jest ono troszkę inaczej zorganizowane. Według mnie ciekawiej, ale nie powiem, że lepiej. Może kwestia przyzwyczajenia, zobaczymy. Fajnie są te obrazki, które zaraz też zobaczymy, ale to tak jak mówię, to za chwilkę. Added new sound, no głównie dużo jest związanych rzeczy z też muzyką, tak, mamy nowe utwory, które zresztą prawdopodobnie będziecie słyszeć w tle tego materiału. Co więcej, Asia Forces, tak, dodatkowe medale, bla bla bla. Co my tu mamy jeszcze? Pastime, no właśnie, Pastime już wyszedł z bety, czyli związane z tym jakieś feature'y, dużo bugfixów, jak widzicie, troszkę zmian, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli się nie mylę, troszkę zmian odnośnie komend, no, troszkę też zmiany jest odnośnie hudów, co ciekawe. To jest rzecz, której się nie spodziewałem, ale miło słyszeć, że jest tutaj też napisane kilka związanych feature'ów z hudami. Konkretnie rzecz ujmując, teraz te feature'y, które Valve wprowadziło, sprawią, że po update'cie tych hudów, które istnieją teraz przez ich twórców, one powinny być o wiele bardziej odporne na crashe, ponieważ nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale niemalże zawsze, jak jakiś większy wychodził patch do TF-a, to hudy crashowały grę, niemalże zawsze. I między innymi to był powód, dla którego ja już też nie używam huda. Głównie dlatego też go nie używałem, ponieważ nie działał competitive na nim. Ale dodatkowo, jako że teraz są nowe feature'y związane z hudami, to jeżeli ci twórcy zajmą się nimi, to będą one bardziej odporne na crashe. Dodatkowo Manco Store, no to jest rzecz ciekawa, ponieważ dodano Competitive Matchmaking Pass. I do tego przejdziemy może jak przejdziemy do gry. Poza tym nowe Class Starter Packs, New Killers i tak dalej. No więc troszkę rzeczy dorzucono, troszkę inaczej wygląda teraz ten sklep, ale na to też zwrócimy uwagę. Troszkę zmian na mapach i oczywiście Game Balance, za który oczywiście nie będę się mu jakoś specjalnie przyglądał. Na pewno, nie powiem, ale przykuł moją uwagę inżynier, gdzie na przykład było napisane, o tak, gdzie to było?
A tak, level pierwszy teleportera teraz kosztuje 50 metalu, co wcześniej wynosiło 125 metalu. Tak więc ciekawe, że teleporty teraz będą tanie jak barszczyk. Więc no spoko, jestem ciekawy, jak to wpłynie na grę inżyniera. Może częściej będą kłaść teleporty, no bo zauważcie, że na wielu casualowych grach inżynierowie nie kładą tych teleportów. Może to ich zmusi, albo przynajmniej zaciekawi, żeby to robili. Poza tym, o właśnie, jeszcze medyk ma coś takiego, że będziemy mogli biegać na przykład tak szybko jak scout, kiedy go healujemy. Wcześniej to było dostępne tylko na quick fixie, teraz to już każdy medigan będzie miał coś takiego. Poza tym, no, naprawdę dużo jest tutaj tych zmian. Ja się nie wgłębiałem we wszystkie. Ja tutaj przeczytałem te, które akurat ja sam się z nimi zapoznałem. Kilka z nich zmieniono, widzicie, z Krytokolą, Soda Popperem. Naprawdę, polecam każdemu z was z osobna przeczytać sobie te statystyki i ocenić, jak to wygląda. Wydaje mi się, że nie jest źle, że... Zresztą wydawałoby mi się, że tych statystyk tutaj, w sensie tych broni, będzie tu o wiele więcej zmienionych, no ale jest jak jest i może nawet dobrze, że nie jest ich tak dużo, ponieważ jak jest za dużo zmian naraz, to też człowiek się pogubi, a jako, że jest ich tam, no trochę tu, trochę ta klasa, trochę ta klasa, o, Spy tylko dwa razy, na jakieś podstawy max speed increase, o, Spy trochę teraz szybciej biega. Czyli łatwiej będzie mu backstabować. To będzie ciekawe. Enforcer attacks pierce, resist and absorb effect from all resources. Ciekawe. Dlatego mówię, to są zmiany, które nie tylko trzeba przeczytać, ale trzeba je przetestować w boju jeszcze. Bo wiadomo, Valve stwierdzi, że coś spoko wygląda, albo spoko działa, a tak naprawdę działa to, no nie powiem jak. Tak więc przejdźmy jeszcze na chwilkę do głównego menu TF-a, które teraz troszkę inaczej wygląda. Tak więc po wejściu do TF-a przywita was taki oto widok. No może niekoniecznie taki, bo zamiast heavy'ego może być pyro, albo znak competitive matchmakingu. No w każdym razie ja te trzy miałem, to nieistotne. Teraz, może zacznijmy od góry. Kiedy chcemy znaleźć grę, rozwija nam się takie menu, jak ktoś chce, może zwinąć sobie klikając ponownie, nie ma problemu. I mamy do dyspozycji teraz casual, competitive, man vs machine, community server i training, który na początku w ogóle przeczytałem jako trading, gdzie no, wydawałoby się, że serwery do tradu mają też własne miejsce w głównym menu TF-a, co było dość zabawne, ale tak nie jest. W każdym razie, teraz każdy z was, który chce wejść sobie do jakiejś casualowej gry, wystarczy, że przywita go takie menu generalnie. I tutaj mamy do wyboru, oczywiście tak jak wcześniej, Attack Defense, Capture the Flag, Control Points oraz dodatkowo jeszcze pojawiają się alternatywne game mody, takie jak Payload Race, MISC, czyli tak zwane Territory Control, Medieval Mode i tak dalej. Oprócz tego jeszcze mamy Manpower, chciałem powiedzieć, i Pastime. I generalnie jest to naprawdę spoko rozwiązanie, że w końcu mogę poprzez wyszukiwarkę TF-owską znaleźć na przykład taki serwer Medieval, co nie było możliwe jeszcze niedawno. I znaczy przynajmniej nie było możliwe jakoś to płynnie robić i na pewno uważam, że te rozwiązanie, które jest teraz przedstawione, bardzo fajnie się prezentuje i tak jak wcześniej, możecie wybrać sobie jaki tryb chcecie grać, co więcej, wcześniej byliśmy ograniczeni tylko do jednego trybu, czyli mogłem wybrać na przykład tylko Capture the Flag, koniec, a teraz mogę sobie wybrać 3, 4, 5, 10, no może wszystkie, to by było trochę przesadą, ale generalnie można wybrać sobie tyle trybów, ile się chce i który trafi się, ten będziemy grać. Dodatkowo system levelowania, tak jak to było powiedziane, tak jak też powiedziałem wcześniej, on jest używany do dopasowywania graczy, tak? Czyli generalnie będę trafiał teraz na graczy bardziej zaawansowanych niż do tej pory. Tak więc mniej będzie osób, które dopiero zaczynają grę w TF-a przeciwko mnie grać i szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak to sprawdzi się, ponieważ z tego co zauważyłem, to do tej pory moje gry na casualowych serwerach były takie, że mniej więcej, no nie chcę przesadzić, ale tak 1 na 30, 1 na 40 osób, którą trafiłem na serwerach, była o wiele lepsza ode mnie, tak? Mówiąc nieskromnie, że generalnie większość osób nie ogarniała za bardzo na tych serwerach i nie grała jakoś tam super profesjonalnie, tak? Nie ukrywajmy tego. A teraz prawdopodobnie tych osób będzie o wiele, wiele mniej. Jak to jednak się sprawdzi, no trzeba będzie to przetestować. Poza tym competitive, który jak widzicie wygląda teraz menu jego w następujący sposób, troszkę inne niż było w becie. Ci co z was mają beta pasa, to mieli okazję zobaczyć jak to wygląda. Poza tym troszkę inne też są wyglądy rank, tak jak widzicie. Zresztą też jak zauważyliście, mam pierwszy mecz za sobą, wygrana na Kali Washu jeszcze chwilę przed tym, zanim ten materiał zacząłem nagrywać.
bo chciałem przetestować, jak działa kompetencja, żeby móc co nieco na jego temat powiedzieć. Ponieważ jest tu jedna rzecz, której ciężko jest znaleźć informacje, ale mnie udało się wyciągnąć jakieś wnioski, z którymi się zaraz podzielę. Mianowicie, trochę inaczej teraz wygląda system levelowania. W każdym razie, no, ciekawie jest to przedstawione, rank, fresh meat i tak dalej. No, mi się to bardziej podoba. I na pewno będzie na początku w ogóle taka dość duża masakra, jeżeli chodzi o dobór graczy, ponieważ większość ludzi ma tą rangę fresh meat, tak? I nieważne, czy jesteś dobry, czy nie, masz póki co tą rangę i wybić się z niej, to będzie największe wyzwanie, wydaje mi się. Potem to już będzie w miarę łatwiej szło, przynajmniej będzie się grał bardziej wyrównane gry, bo teraz to będzie na zasadzie my cię zdominujemy, albo ty kogoś zdominujesz ostro. No tak to będzie wyglądało, wydaje mi się. Poza tym można zobaczyć sobie ladder boots, czyli pomiędzy znajomymi, jak się plasujecie, czy na świecie. No generalnie szału nie ma. Najwyższa ranga to jest ranga czwarta, no ale z czego się spodziewać, to jest dopiero doba minęła mniej więcej po tym update'cie. No pozostałe tryby, no wydają się być raczej jasne, jak to wygląda. No a jeżeli chodzi o taką ważną rzecz, jaką jest sklep, ponieważ no, najważniej się przejdziemy na koniec. To sklep wygląda teraz następująco. I co bardziej spostrzegawczy mogą zobaczyć taką jedną troszkę niepokojącą rzecz, mianowicie Competitive Matchmaking Pass, który kosztuje prawie 9 euro. No cóż, i to jest właśnie ta rzecz, na temat której ciężko jest znaleźć jakiekolwiek informacje, bo tutaj jest napisane krótko. Daje dostęp do Competitive Matchmakingu w TF-ie, co oznacza, że kupując ten pas, dopiero wtedy będziecie mogli grać te matchmakingi. Ale ja wam pokażę, ja wam powiem, że ci, co mieli dostęp do bety za darmo, nie muszą go kupować. Tak więc to jest bardzo dobra wiadomość dla ludzi, którzy ode mnie dostali beta matchmaking pasy. Oni nie muszą kupować tego bileciku za 9 euro. Tak więc czuję się teraz tak, jakbym rozdał tych biletów za 9 euro dość sporo, tak więc te wszystkie osoby, które ode mnie dostały te bilety, mogą bez problemu zacząć już dzisiaj grać matchmaking, a niestety ci, którzy tego nie dostali, muszą niestety zakupić ten oto bilecik, innej opcji nie ma, z tego co się orientuję. To znaczy, jest jeszcze jedna rzecz, której w sumie nie mogę zweryfikować, mianowicie było powiedziane, że do matchmakingu będą mieli dostęp osoby, które mają zweryfikowane konto poprzez telefon, no i generalnie będące premiumowcami. No ale nikt nie wspominał, że trzeba będzie bilet kupować, tak więc ja nie wiem, czy ten bilet jest potrzebny tylko osobom typu free to play, czy nie. Tego niestety zweryfikować akurat nie mogę, ale z tego co sam się zorientowałem, to jeżeli ktoś ma bilet ten z bety, to nie musi kupować tego biletu. To jest coś, co mogę powiedzieć na 100%, ponieważ jak sami widzieliście, ja grałem matchmaking i nie musiałem tego biletu posiadać. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Poza tym znowu, ta nowa skrzyneczka, sami zobaczycie, ile ona kosztuje teraz. Tak więc dropcie ją czym prędzej, bo to jest darmowy 1 euro tak naprawdę dla was. Już 1 euro mniej, żeby kupić sobie bilecik dla tych, którzy go potrzebują. Poza tym właśnie, są te skrzynki, które jak widzicie kosztują tyle co klucz, czyli generalnie nie oszukujmy się, są to klucze, które dają po prostu kosmetyk dla danej klaszy. I niewykluczone, że jakiś sobie zakupię za chwilkę i zrobimy mini unboxing, ale to dosłownie na sam koniec, ponieważ wyjdźmy teraz ze sklepu. Zobaczcie, została chyba najważniejsza rzecz związana z tym update'em, mianowicie Heavy vs. Pyro. I jeżeli ktoś z was jeszcze nie zapoznał się do końca z tym, jak to działa, generalnie chodzi o to, że jedna z tych klas, Heavy albo Pyro, w dalszym update'cie, który będzie tam miał miejsce x dni później, albo miesięcy później, znając Valve, dostanie zestaw nowych broni. Tak, dobrze słyszeliście, bronie nowe będą. Tylko że deal polega na tym, że dostanie tylko jedna z tych klas. Znaczy, dostanie. Że pierwszą klasą, która dostanie te bronie, będzie ta, którą my wybierzemy w tym wotowaniu, nazwijmy to, tak? Czyli generalnie działa to w ten sposób, że wybieramy Heavy'ego albo Pyro i na tej podstawie wszystkie punkty, które zarobimy na casualu, zostaną przypisane jakby danej klasie, tak? Czyli jak wybierzecie Heavy'ego, wszystkie punkty, które tam zdobędziecie, będą się liczyć dla Heavy'ego. Tak samo dla Pyro. Wtedy wszystko dla Pyro leci. I po jakimś czasie, tu nigdzie nie jest wyspecyfikowane ile czasu potrzeba, ale po tym czasie, kiedy już was stwierdzi, że koniec z tą wojną, jedna z tych klas będzie miała więcej punktów, to ta klasa w następnym update'cie otrzyma zestaw nowych broni. I jeżeli ktoś z was chce się mnie zapytać, za kim ja będę stał, to ja powiem szczerze, że ja wybiorę
stronę Heavy'ego. I głównie to dla... Powiem szczerze, że dla mnie to i tak nie jest prosta decyzja, ponieważ ja i tak wolę o wiele bardziej inne klasy w TF-ie niż Heavy albo Pyro. Tak się składa, że to są dwie klasy, dla których broni ja akurat nie potrzebuję i ciężko jest mi w ogóle coś wybierać. Ale generalnie zdecydowałem się na Heavy'ego, bo powód jest w sumie banalny, jak wybór tutaj wydawałoby się. Po prostu Pyro mniej lubię grać niż Heavy, dlatego proszę bardzo, wybieram Heavy, potwierdzamy. W ten sposób dołączyliśmy do teamu Heavy'ego, który niestety jest w tyle, ale no zobaczcie, to jest dość, będzie zacięta gra. Ludzie dużo lubią też Pyro, tak więc nawet jeżeli ja mam przegrać, to ja to tam psioryba, bo tak jak powiedziałem, druga klasa też dostanie te bronie, tylko później. Podstawową rzeczą jest to, że w tym wotowaniu, które teraz ma miejsce, klasa, która wygra, jako pierwsza dostanie bronię, a ta, która przegra, dostanie je jako druga. I w sumie to by było na tyle, więc teraz za każdy raz, jak tu wejdziecie, będziecie mogli sobie obserwować, kto prowadzi. Ja oczywiście stałem na Heavy'ego, wy wybierzcie, jak wam się wydaje, że kto powinien pierwszy dostać tę bronię. A póki co przejdźmy może do takiego mini unboxingu, który, pozwólcie, że przygotuję. No i tak jak powiedziałem, na sam koniec materiału został nam drobny unboxing. Jako że mamy wojnę Heavy kontra Pyro, to kupiłem sobie po jednej skrzynce dla Heavy'ego i dla Pyro. Niestety na więcej mi nie było stać, bo kupiłem sobie troszkę biletów na MVM, gdyż zamierzam troszeczkę sobie w MVM pograć na bilety. A cóż, póki co, bez dłuższego przeciągania, ciekawe, że skrzynkę otwiera się poprzez rozdzieranie papieru. Dostaję beznadziejną czapkę dla Heavy'ego. No, ale może Pyro będzie bardziej dla mnie opcjonalne. Może to okaże się, że w sumie powinienem wybrać Pyro jako klasę. No niestety nie. Obie niestety czapki nie są jakoś zadowalające dla mnie osobiście. No bo to ludzie, no. To jest zwykła czapka, którą każdy z was może dostać, jakkolwiek wykrafcić. Tak samo dla Pyro. Zresztą też miałem, tą przynajmniej miałem dla Pyro. No tak się składa, że akurat dla Pyro dużo czapek nie mam, tak więc sobie ją pozwolę odłożyć, a jak widzicie, mam ich raptem tyle. Jejku, a strasznie teraz jest menu też zlagowane, powiem wam. Naprawdę, teraz to po tym update'cie wszystko działa o wiele wolniej. Nawet z autoryzacją pieniążków były straszne problemy. Oni niby przed chwilą przeniosłem tą czapkę, nie? O, i dopiero teraz ją tutaj teleportnęło, więc generalnie śmiesznie to działa. No i tak to niestety wygląda. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o update i mam nadzieję, że tak jak mnie, również wam ten update przypadł do gustu. Tak więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia na meczach competitive. Hej!